Witajcie kochani w świecie Toka Life World. Chciałabym wam przedstawić króla oraz królową tego świata. No i oczywiście mnóstwo rycerzy z ich królewskiego zamku, który zaraz sobie właśnie zbudujemy. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, moi drodzy. Ja się mega cieszę, bo już dawno, ale to dawno chciałam właśnie coś takiego zbudować. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu zacząć od tronów. I to dwóch, dla króla i dla królowej. Te dwa miejsca wyglądają naprawdę przepięknie. Myślę, że tutaj na razie ściągnę te świeczki z tego parapetu i oczywiście z tyłu za plecami powiesimy jakieś zasłony. Myślę, że takie będą idealne. Słuchajcie, na całej ścianie. Dodatkowo jeszcze dołożę kilka takich, które będą złożone. Słuchajcie, zaczyna wyglądać tutaj naprawdę nieźle. Koniecznie obok tych tronów gigantycznych musimy postawić takie kolumny. O, one będą tutaj pasować z jednej i z drugiej strony. I na tych kolumnach właśnie świeczniki. Tylko ja mam tutaj takie pojedyncze świeczki, a chciałabym takie potrójne. O, właśnie coś takiego. Więc stawiamy tutaj z jednej strony. I oczywiście to samo jeszcze z drugiej. Do tych naszych tronów chyba powinien prowadzić jakiś dywan. Czy czerwony będzie pasować? Dobra, spróbujmy to zrobić. Z jednej i z drugiej strony. I teraz musimy to w ten sposób ułożyć, aby powstała nam taka ścieżka. Czy nam się to uda? O, niestety nie. No dobra, to zrobimy o, w ten sposób. Fajnie to wygląda. Dołożyłam ich jeszcze trochę, no i teraz to już w ogóle jest sztosik. Pomiędzy postawimy jeszcze jedną kolumnę, taką białą, zobaczcie. To jest sala tronowa, w której właśnie król będzie przyjmować na różnego rodzaju audiencje. Myślę, że potrzebuje jeszcze specjalnego miejsca, tak zwanej mównicy. Na pewno tutaj musi się pojawić jakaś ozdoba, na przykład coś takiego. Mamy tutaj również jakieś fajne takie jakby posągi, fajnie to wygląda. Koniecznie jeszcze jakaś księga otwarta. Oczywiście, jeśli chodzi o zamki królewskie, no to one nie były jakieś wielce, słuchajcie, przepełnione ozdobami. Po prostu były zrobione z kamienia albo z marmuru, jak to w czasach prawdziwych rycerzy. Ta sala wygląda przepięknie. Czegoś mi jeszcze brakuje, aby tutaj zwisało. Myślę, że kilka kwiatów może się tutaj pojawić. Dajmy na przykład takiego kwiatka, o, z tej strony. Jeden i drugi. Myślę, że na Zamku Królewskim na pewno jakieś znajdziemy. Na koniec jeszcze jakiś piękny żyrandol, ale z tego co mi się wydaje, to tutaj jest chyba tylko taki zielony żyrandol dostępny. Nie wiem, czy on za bardzo tutaj nie będzie pasować, ale myślę, no dobra, niech już zostanie, pięknie się prezentuje, chociaż wydaje mi się, że te lampy też będą ładnie wyglądać. No dobra, no to damy dwie takie. Uwaga, uwaga, ta-dam, 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 mamy to. Król i królowa mają swoje miejsce, obok nich zawsze stoją rycerze, gotowi, aby ich strzec albo żeby po prostu im pomóc. Czas teraz na kolejne miejsca. Zróbmy jeszcze może salę, w której będą się odbywać bale i bankiety. Tutaj by się przydał taki duży stół, myślę, że ten będzie idealny. Koniecznie musi się pojawić jakiś dywan i tutaj na pewno będzie pasować, o, ten dywan, taki troszeczkę oldschoolowy właśnie. Krzesła idealne do tego, będą takie zwykłe drewniane i muszą się tutaj pojawić jeszcze jakieś meble. Zobaczmy, cóż możemy tutaj znaleźć. Myślę, że ta witrynka, chyba ta wysoka, będzie nieco lepsza. No i kominek. Tylko który wybrać? Ten kamienny, ten taki biały. O rany, sama nie jestem pewna, ale chyba wybierzemy o ten tutaj z tym zielonym. Pięknie wygląda. Koniecznie musi się również tutaj pojawić miejsce na jakiś obraz. Zatem zróbmy jakąś galerię. Tych obrazów mamy tutaj dosyć sporo. Mamy nawet takie śmieszne, które jakby przedstawiają członków rodziny. Oświetlenie to może tym razem będą takie dwie stojące lampy, po jednej i po drugiej stronie stojące, pięknie one się prezentują. Teraz czas, aby coś pojawiło się na stole. Tylko co tutaj może być, moi drodzy? Jakaś piękna zastawa oczywiście. Myślę, że ta złota taca będzie pasować na samym środku. Do tego może jakieś kieliszki z jednej i z drugiej strony, to oczywiście dla króla i dla królowej. Może jakiś dzbanuszek.
talerzyki nieco takie mniejsze postawimy i słuchajcie, wygląda przepięknie. Brakuje mi jeszcze tych takich kolumn, które wcześniej ustawialiśmy, więc one będą, gdzie by je tutaj postawić, o, tutaj zaraz pod oknem. Mam coś, co pięknie będzie wyglądać w tej witrynce. Zobaczcie, hełmy, ale one są piękne. To są hełmy oczywiście rycerskie. Pięknie się tutaj prezentują. Zobaczcie, wystarczy, że zamkniemy tę witrynkę. O, w ten sposób. Ta-dam, ta-dam. No i pięknie one tutaj nam się prezentują. Kolejne pomieszczenie zrobione. Tutaj będziemy spędzać czas wspólnie z naszą rodziną królewską. Nie uwierzycie, co będzie za tymi drzwiami. Tutaj pojawi się prawdziwy skarbiec. Musimy ustawić jakieś skrzynie, w których będzie schowany skarb. Na ścianie będą drogocenne obrazy. Powieśmy na przykład taką sowę. Możemy dowiesić, słuchajcie, jakieś pęknięcia zrobić, o właśnie, żeby to wyglądało jak prawdziwe takie stare pomieszczenie. Które jeszcze obrazy? Myślę, że znowu możemy ten obraz powiesić. I uwaga, uwaga, gdzie jest złoto królewskie? Już Wam pokazuję. Otóż jest ono tutaj. Zobaczcie, ile tego udało mi się zdobyć. Mnóstwo złota musi wylądować tutaj w tych skrzyniach. Zobaczcie, całe sztabki. Już na półkach wyląduje złoto, wylądują monety, których jak widzicie mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Monety może tutaj na górze, sztabki złota jeszcze wkładamy do środka. Mamy jeszcze klejnoty w przeróżnych kolorach. Złoto ustawimy jeszcze tutaj, woreczki chyba z pieniędzmi ustawimy na półeczce. To jest tajemnicze miejsce, więc musi być dobrze strzeżone. Na korytarzu ustawimy sobie jeszcze kolumny, na których ustawimy takie oto hełmy, oczywiście pewnie jakieś rycerskie. Możemy to jeszcze ozdobić na przykład jakimiś kwiatami, na przykład o, coś takiego postawić obok. Z drugiej strony tak samo, aby było pięknie symetrycznie. I oczywiście przy tych drzwiach na straży postawimy jeszcze dwóch rycerzy, którzy będą tego pilnować przez cały dzień i całą noc. Zostało ostatnie pomieszczenie, w którym pojawi się ten obraz królewski, chyba jakiegoś dziada albo pradziada królewskiego. Tutaj zrobimy sypialnię królewską. Nic bardziej mylnego. Znajdźmy odpowiednie jakieś łóżko. Chyba idealnie będzie to pasować, do tego toaletka, no i oczywiście na środku obraz. Dołóżmy jeszcze jakieś mebelki. Myślę, że te kolumny również powinny się tutaj pojawić, bo one dopełniają nam pięknie tutaj klimatu. Z jednej strony i z drugiej strony, może w ten sposób. Na tych kolumnach może tym razem ustawimy jakieś kwiatki, które one będą tutaj pasować. Jakieś w takiej małej doniczce, myślę, że ten kwiatek i po drugiej stronie taki sam. Pomiędzy postawimy sobie skrzynię tajemniczą, z tajemniczymi rzeczami. Znalazłam jeszcze kilka stroi rycerskich, więc zabierzmy tutaj jakiegoś śmiałka. Kto by chciał zostać rycerzem? Kto tutaj najbardziej się do tego nadaje? Potrzebujemy kogoś w takich, o, ciemnych włosach. Może ty, mój drogi, pokaż nam się tutaj. Tak, słuchajcie, no rycerz idealny. No dobra, ci rycerze będą jeszcze strzegli tutaj wejścia do komnaty, w której śpi król i królowa. Na koniec jeszcze oświetlenie. Myślę, że znowu pojawi się tutaj ten taki duży zielony żyrandol, chociaż nie za bardzo on pasuje. Dobra, jednak to zmienimy. Weźmiemy sobie takie fajne żarówki. Jedna, myślę, że będzie za mało, więc dołożę jeszcze drugą, trzecią i czwartą. Przełóżmy je tutaj z tej strony. O, i z nich zrobimy takie fajne oświetlenie. Stworzymy po prostu sami taki fajny żyrandol, jak one będą na różnej wysokości. O, w ten sposób, zobaczcie, teraz możemy je zapalić. Super to wygląda. Dołóżmy jeszcze kilka roślin. Te kwiatki, nie, weźmiemy takie kwiatki w białej doniczce, aby pasowały do tych naszych kolumn, które mamy tutaj ustawione. O, o to mi chodzi. Dwa takie kwiatki ustawimy sobie z tej strony, jeden obok drugiego. Przy tej toaletce koniecznie musi się pojawić jakiś dywanik. Najlepszy będzie taki w kolorze czerwonym. Czy znajdziemy jeszcze jakieś fajne obrazy, coś co będzie pasować? Może ta sowa taka nocna? O, tutaj nad łóżkiem.
Ta-dam, 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 sypialnia gotowa. Na sam koniec tworzymy sobie jeszcze jakiś przepiękny ogród. Potrzebujemy tutaj jakiejś fajnej ławeczki. Ta zielona stanie tutaj, o, z tej strony. Mamy już takie przepiękne poidełko, czy też taką mini fontannę. No i to będzie ogród pełen przepięknych kwiatów i roślin. Do tego potrzebujemy te kwiaty znowu w tej takiej fajnej białej doniczce. Taram, taram, taram. No i mamy to, przepiękny ogród. Sala, w której rodzina królewska może jadać posiłki, do tego ukryty skarbiec z tajemniczymi rzeczami w środku, sala tronowa, no i oczywiście nasz król i królowa, no i ich skromna mała sypialnia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, oczywiście czekajcie na historię prosto z Zamku Królewskiego. Myślę, że pojawi się tutaj jakaś księżniczka, może tajemniczy książę, a może i nawet wielki bal, wielkie wesele na zamku. Trzymajcie kciuki, aby udało się taki odcinek nagrać. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!